Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa jako słuchacze Radia Maria, widzę w telewizji Trwam. Zapraszam do udziału w rozmowach niedokończonych. Emigracja zarobkowa jako problem rodziny. Ten temat dziś podejmujemy z doktorem habilitowanym Tomaszem Biernatem, profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pan profesor od samych początków z Radiem Maria, od 1993 roku, ale w telewizji po raz pierwszy. Tak, to mój debiut i muszę powiedzieć, że mam tremę. Chociaż miałem kilka razy propozycje, niemniej jednak wydawało mi się, że to jeszcze nie ta pora. Okazuje się, że dziś nadszedł ten dzień, że możemy przed kamerami gościć w domach naszych odbiorców, odbiorców telewizji Trwam, ale też słuchaczy Radia Maria, w temacie emigracja zarobkowa jako problem rodziny. I chociaż mamy na ten temat bardzo dużo wiedzy, czy informacji, czy doświadczeń, to dzisiaj wiem, że będziemy opierać się na podstawie badań socjopedagogicznych przeprowadzonych przez pana profesora we współpracy z księdzem profesorem Piotrem Krakowiakiem i to w Szkocji. Więc tak. Najpierw o tych badaniach, o wynikach tych badań i potem w jakim wymiarze to przenosi się na inne środowiska emigracyjne, z jakimi problemami boryka się współczesna rodzina, borykamy się również my jako krewni tych, którzy wyemigrowali, też co z tą reemigracją, czyli z powrotem, jak to się przedstawia. Problem jest bardzo duży i może, żeby uświadomić sobie, jak on jest duży, trzeba by zapytać, ilu Polaków jest poza granicami, tych, którzy mają obywatelstwo i którzy wyjechali tam w poszukiwaniu pracy. Przede wszystkim będziemy mówić tu o emigracji zarobkowej po 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, kiedy otworzyły się rynki pracy. Dzisiaj szacuje się, to są dane GUS-u sprzed roku, że poza granicami Polski przebywa około 2,5 miliona Polaków. Niektórzy mówią, że może być ich nawet 3 miliony, ale słyszałem także o takich szacunkach, że Polaków, którzy pracują za granicą, przebywają tam czasowo, może być nawet 4 miliony. Ja jestem raczej bliższy tutaj tym danym, które prezentuje GUS. Te badania są realizowane od ponad roku w Szkocji i warto powiedzieć, że na wyspach przebywa aktualnie ponad 700 tysięcy Polaków. Słyszałem o dwóch danych, 730 i 760 tysięcy, chociaż w 2016 roku oficjalne dane statystyczne brytyjskie podały, że liczba Polaków na wyspach przekroczyła 1 milion i staliśmy się wówczas największą mniejszością narodową Wielkiej Brytanii. I dzisiaj już się obserwuje pomału proces odpływania Polaków z wysp. Być może, że Brexit jest tutaj takim istotnym bodźcem, który spowodował, że Polacy decydują się o powrotach. Niemniej jednak wyspy to nie Wielka Brytania, to nie jedyny kraj, gdzie mamy do czynienia z Polakami przebywającymi tam w celach zarobkowych. No, w Niemczech jest ponad 800 tysięcy, w Holandii ponad 100 tysięcy, w Irlandii ponad 100 tysięcy, ale jak ktoś kiedyś zauważył, właściwie Polacy są wszędzie na całym świecie i właściwie w każdym kraju można znaleźć reprezentantów naszego narodu. A zatem jest to duży problem. On jest również z tego względu duży, że właściwie każdy z przebywających tam Polaków poza granicami kraju zostawił tutaj swoją rodzinę. A więc jeżeli jest nas tam 2,5 czy 3 miliony, to osób związanych z emigrantami jest kilka razy więcej. Być może jest to kilkanaście milionów Polaków, którzy mają na co dzień z tym do czynienia. Właściwie gdzie się obrócę ostatnio i wszczynam rozmowę, czy z mechanikiem samochodowym, czy z fryzjerem, czy w sklepie, jestem wyczulony na te kwestie, bardzo często pojawia się właśnie takie skojarzenie. Mój brat, moja siostra, mój szwagier jest poza granicami kraju. Jest to problem, który dotyczy zarówno tych, którzy są poza granicami kraju, jak i tych, którzy tutaj zostali. Ponieważ no, dopiero po 2004 roku zaczęto badać problem eurosieroctwa w Polsce, a więc dzieci, których rodzice jedno albo obydwoje przebywa poza granicami kraju i tam pracuje zarobkowo, również
zjawisko eurorodzin. Dzisiaj nawet biorąc pod uwagę wyniki badań, które realizowaliśmy, możemy mówić o zjawisku eurodziadków, a więc takich dziadków, którzy pozostali w kraju, a ich dorosłe dzieci razem z ich wnukami przebywają poza Polską. I to jest bardzo duży, bardzo poważny problem wielu starszych ludzi, tym większy, jeżeli ich stan zdrowia się pogarsza. Więc jest to problem, który dotyczy dużej części Polaków i myślę, że o nim zbyt mało się mówi. Zbyt mało o nim też wiemy. Analizowałem jakiś czas temu, przygotowując się do badań, badania brytyjskie, jest ich bardzo dużo i widać, że często to są badania polsko-brytyjskie, że zwracają dużą uwagę na to, żeby poznać sytuację Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Natomiast oczywiście w Polsce również są, ale myślę, że my zbyt mało w mediach mówimy o tym problemie, ponieważ to jest duży problem społeczny związany właśnie ze zjawiskiem mobilności będącej efektem globalizacji, wielkiego procesu, którego wszyscy doświadczamy i ruchliwości społecznej, która wytwarza nieznane nam wcześniej problemy. Rozmawiamy dziś o emigracji zarobkowej, szczególnie tej po 1 maja 2014 roku, czyli... Czwartego roku, czyli mówimy o sytuacji, która rozpoczęła się 14 lat temu. I wiadomą rzeczą jest, że te osoby, które wyemigrowały zarobkowo do Niemiec, zwłaszcza tutaj tych byłych Niemiec wschodnich, to ta komunikacja pomiędzy ich miejscem pracy a domem rodzinnym jest dosyć taka mobilna, ponieważ ta infrastruktura drogowa w miarę powoli, ale zmienia się i to przemieszczanie się jest udogodnione. Natomiast mamy zupełnie inną sytuację, jeżeli chodzi o te wymianę kontaktów, spotkań takich realnych, nie tych wirtualnych, poprzez różnego rodzaju komunikatory, pomiędzy tymi, którzy wyjechali zarobkowo na wyspy, a wiemy, że ta emigracja zarobkowa na wyspy była taką dużą falą i to bardzo, bardzo liczną i bardzo modną w pewnym czasie. Niemalże na każdym zaułku Londynu można było spotkać Polaka i usłyszeć polską mowę. W Londynie Polacy są również największą mniejszością narodową i najwięcej Polaków mieszka w Londynie. Z tą modą to chciałbym tutaj nawiązać do tej sprawy. Pamiętam, był taki okres, kiedy właściwie wyjazd do Wielkiej Brytanii miał charakter inicjacyjny. Pamiętam wielu młodych ludzi po maturze. Pierwsze co robili, to zbierali pieniądze albo dostawali je od rodziców i wyjeżdżali na wyspy w poszukiwaniu pracy. Oczywiście bardzo często po 2-3 tygodniach, kiedy wydali wszystkie pieniądze i nie znaleźli pracy, albo znaleźli, ale ta praca była dużo cięższa niż im się na początku wydawało, po obejrzeniu iluś programów telewizji i graniu wielogodzinnym w gry komputerowe, bo znam również takie przypadki, wracali do kraju. Ta moda być może wiąże się z pewnego rodzaju sentymentem, który historycznym sentymentem, który mamy do Wielkiej Brytanii, do Polaków, którzy napływali tam we wcześniejszych falach emigracyjnych, ale myślę, że również jest to jednak efekt bliskości językowej. Gdybyśmy zobaczyli, kto pojechał do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, to z naszych badań zbadaliśmy kilkaset osób w sposób tradycyjny, ankiety papierowe oraz uruchomiliśmy specjalną stronę internetową dla Polaków mieszkających w Szkocji, gdzie mogli wypełnić ankietę online i właściwie to także dzięki jednemu z Polaków, który przybył na wyspy. Dawno temu pan Krzysztof Borowiak, dzisiaj ma własną firmę IT i bezinteresownie przygotował nam tę stronę. Dzięki temu mogliśmy zebrać informacje z całej Szkocji. Chciałbym tutaj powiedzieć, że właśnie polska migracja po 2004 roku ma pewną cechę. To są młodzi ludzie. Większość, których my zbadaliśmy, mieścili się w przedziale wiekowym 25-35 lat. To są młodzi ludzie, stosunkowo dobrze wykształceni. Ponad połowa zbadanych emigrantów to są ludzie, którzy uzyskali w Polsce wyższe wykształcenie. Dodatkowe
prawie 30% to są ludzie, którzy uzyskali średnie wykształcenie, a więc można powiedzieć, że zdecydowana większość Polaków, prawie 90%, to ludzie, którzy mieli wyższe i średnie wykształcenie. A zatem bardzo często znali też język angielski, w którym było być może łatwiej im porozumiewać się w Wielkiej Brytanii. A więc to jest młoda emigracja, na co zwracają także uwagę badacze brytyjscy. To jest pewna specjalitet polskiej emigracji na wyspy. Młodzi ludzie, stosunkowo dobrze wykształceni. I co pamiętam, jedna z takich uznanych badaczek polskiej emigracji, Katie Birrell, pisała w wielu artykułach, że Polacy niesłusznie są oskarżani o to, że to przyjechali jacyś niewykształceni do pracy, bez przygotowania, bez kwalifikacji, że to jest pewien mit i że być może często w porównywaniu Polaków z innymi emigrantami, często się używa takiego skrótu myślowego, emigranci ze wschodu na wyspach, ze wschodniej Europy albo ze środkowo-wschodniej Europy. Nie odróżnia się tej specyfiki, że polscy emigranci to emigranci młodzi i stosunkowo dobrze wykształceni. Co interesujące również, to spora część tych polskich emigrantów wyemigrowała tam z własnymi rodzinami. Prawie 1/3 w badaniach brytyjskich również, to są ludzie, którzy przybyli tam z całymi rodzinami. Oczywiście ta emigracja miała charakter wieloetapowy. Najczęściej to ojciec pierwszy wyprawiał się na wyspy, tam poszukiwał pracy, szukał lokum dla swojej rodziny i w następnym etapie lub etapach sprowadzał żonę i dzieci. I to jest dość ciekawy fenomen emigracyjny, emigracja całych rodzin. Ponieważ no, ten temat również dzisiejszego spotkania odnosi się do tego, jak funkcjonują rodziny na emigracji, całe rodziny, czyli dwa pokolenia, rodzice, dzieci, rodziny, które realizują tam swoje funkcje, różne funkcje, funkcje wychowawcze, edukacyjne, ale również funkcję religijną, funkcję ekonomiczną i w związku z tym mają wiele różnych problemów, które mają typowe rodziny w kraju, ale my tak naprawdę bardzo niewiele wiemy na temat, jak funkcjonują całe rodziny za granicą. Oczywiście można wyróżnić również taką emigrację małżeńską. Część, koło 1/3 badanych, to są małżonkowie, którzy przebywają za granicą. Ludzie, którzy tam się pobrali, albo którzy właśnie jeszcze nie mieli dzieci, ale jedno z nich, małżonek lub małżonka, wyjeżdżała za granicę i po jakimś czasie sprowadzała tam swojego współmałżonka. Co ciekawe, i to również badania brytyjskie pokazują, duża część Polaków przebywających poza granicami kraju żyje w związkach nieformalnych. Podam tu ciekawostkę. Polaków żyjących w związkach nieformalnych jest 2 razy więcej niż wskazują na to statystyki brytyjskie. I można to w jakiś sposób wytłumaczyć. Być może dlatego, że to są młodzi ludzie. Statystyki brytyjskie nie uwzględniają tego aspektu wiekowego, podają, zresztą może inaczej, ja dotarłem do takich danych, które odnoszą się do całej populacji. Niemniej jednak to jest też kilkukrotnie więcej niż podają polskie dane statystyczne, chociażby ostatni spis powszechny. A więc pojawia się tutaj większa tendencja do funkcjonowania w związków niesformalizowanych. W naszych badaniach to jest około 17%, ale w brytyjskich prawie 20%, z czego 3% tych związków nieformalnych dorobiło się, doczekało się już dzieci, a więc to są związki nieformalne z dziećmi. I dużo mniejszy odsetek, około 15%, to są osoby, które przebywają na emigracji same. A więc tak wygląda mniej więcej struktura tej populacji, którą zbadaliśmy, ale w pewnych kwestiach ona jest podobna do badań statystycznych brytyjskich i porównując je ku naszemu właśnie zaskoczeniu, miłemu zaskoczeniu, że te nasze dane powielają dane statystyczne. Emigracja zarobkowa jako problem rodziny. Tak jak pan profesor wspomniał, rodzina to najważniejsze pokolenie, czyli rodzice i dzieci, czy te dwa pokolenia, których dotyczy dzisiejszy zakres naszego spotkania, czyli emigracji po 2004 roku.
te problemy, z którymi boryka się polska rodzina, czy też wśród tych badań, tych problemów są problemy związane z tęsknotą za ojczyzną, czy są problemy poruszane, w jaki sposób polska rodzina integruje się w społeczeństwie lokalnym, bo wiemy, że podczas takiego hura optymizmu wyjazdu Polaków, katolików do Europy Zachodniej, również na wyspy, były takie głosy, że no, wyruszają Polacy, katolicy, by reewangelizować Europę, czyli by czynnie angażować i być takim wzorem i przykładem. I często słyszymy takie potwierdzenia tego, że no, rzeczywiście kościoły są wypełnione polskimi rodzinami, polskimi dziećmi. Msze w języku polskim są rzeczywiście przy licznym udziale wiernych. Natomiast jeżeli policzymy procenty, że tam jest na przykład 700 tysięcy osób, to znaczyłoby, że powinno być mszy świętych odpowiednio dużo. Gdy policzymy, to okazuje się, że z tą religijnością wyrażaną w takiej formie spotkań na Eucharystii czy na nabożeństwach, rzeczywiście nie są to duże dane statystyczne. Czy w tych wymiarach pan profesor dysponuje danymi? Tak, podjęliśmy ten wątek wspólnie z księdzem profesorem Piotrem Krakowiakiem, którego szczególnie interesuje ta kwestia. On pracuje w polskich parafiach, w polskich kościołach na terenie Livingston, w dwóch kościołach na terenie Edynburga, do których przybywają Polacy. Warto jednak zwrócić tutaj pewną uwagę na fakt następujący. My to badaliśmy i okazuje się, że Polacy, a szczególnie polskie rodziny, wybierają te kościoły, gdzie msza odprawiana jest w języku polskim. I rzeczywiście, będąc na tych mszach, obserwujemy, że te kościoły pękają w szwach. Widzimy też rodziny wielodzietne, małe dzieci, które wychodzą spod ławek. Wiem, że niektórzy księża proponują, żeby na czas najważniejszych momentów mszy świętej oddzielać dzieci. One mają jakieś kolorowanki, bo po prostu fizycznie czasami nie sposób prowadzić mszy. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że sama emigracja jest pewną weryfikacją religijności. Na to także zwracali badacze brytyjscy. Emigrant, który wyjeżdża z kraju, często musi jakby postawić sobie podstawowe pytania. Kim jestem? Co jest dla mnie ważne? Co to znaczy dla mnie polskość, być Polakiem w środowisku wielokulturowym, ponieważ Wielka Brytania to środowisko wielokulturowe. I to czasami jest zderzenie, niektórzy określają to szokiem kulturowym, kiedy my de facto z jednokulturowego społeczeństwa przenosimy się do środowiska wielokulturowego, w którym jest na przykład wiele religii, wiele kościołów, wiele różnych odłamów protestanckich. W samej Szkocji to jest kościół szkocki narodowy, kościół anglikański i kościół katolicki, ale oprócz tego przecież w tej małej parafii Livingston, w której byliśmy, oprócz tego są 23 nacje. Tak, oprócz tego jest jeszcze kult pubu, kult piłki nożnej Futbolu. Futbolu, tak, właśnie. Tutaj badania pokazują, że emigracja jest taką sytuacją, która weryfikuje religijność. I niestety w większości przypadków weryfikuje ją negatywnie. My takie pytania formułowaliśmy, czy emigracja i wpłynęła na twoją religijność i w jaki sposób. U jednej trzeciej była taka odpowiedź, że wpłynęła negatywnie na moją religijność. Częstotliwość praktyk religijnych się obniżyła. Dokładnie trudno podać tutaj dane, niemniej jednak uważam, że na podstawie różnych źródeł można powiedzieć, że wśród Polaków przebywających na wyspach praktykuje kilka procent, może to jest 8-9%. I teraz co ciekawe, większość Polaków preferuje msze odprawiane w języku polskim, a więc szuka takich kościołów i takich parafii, gdzie są polscy księża. I tacy rzeczywiście są, ale jest ich niewielu. 70% Polaków wybiera msze odprawiane tylko i wyłącznie w języku polskim. Msze w języku
polskim i angielskim wybiera, bo takie również są, gdzie można być na mszy w języku angielskim, ale są na przykład niektóre fragmenty mszy po angielsku lub są tłumaczenia ważnych części mszy, wybiera kilka procent, 5 czy 6. Mszę w języku angielskim tylko 3%. I to już może wskazywać, że tam, gdzie nie ma mszy w języku polskim, nie ma polskiego księdza na jakiejś parafii katolickiej, to tam ludzie nie przybywają. Zresztą z naszych rozmów przeprowadzaliśmy także wywiady grupowe i wywiady indywidualne, rysuje się taki obraz sytuacji. Kiedyś jeździliśmy do kościoła katolickiego, w którym msza była odprawiana w języku angielskim, ale przestaliśmy. Jakiś czas dojeżdżaliśmy, kilkadziesiąt mil, gdzieś tam do innej miejscowości, gdzie msza była odprawiana w języku polskim, bo był polski ksiądz. Ale po jakimś czasie nasze praktyki religijne osłabły. Przestaliśmy chodzić do kościoła. To jest duży, bardzo duży problem, po pierwsze, dostępności do kościoła, w którym są msze katolickie, i po drugie, msze katolickie w języku polskim. Myślę, że w dużej mierze problem polega też na tej formacji, którą się przywiozło do kraju, w którym się przebywa z Polski. A więc jest to taka weryfikacja, która często weryfikuje religijność obyczajową, nawykową, słabą, która w obliczu pewnych trudności zaczyna stopniowo stygnąć czy wręcz wygasa. I są również takie przypadki, że ta weryfikacja jest radykalnie negatywna, czyli skutkuje odejściem od wiary katolickiej, od praktyk religijnych. W 2010 roku na Wyspach Brytyjskich w Anglii przeżywaliśmy podróż apostolską Ojca Świętego Benedykta XVI. Wówczas oficjalne dane podawały, że 10% społeczeństwa angielskiego to katolicy, którzy uczęszczają na nabożeństwo niedzielne, czyli na Eucharystię, w większym procencie niż pozostała część społeczeństwa, licząc to społeczeństwa anglikańskiego. I tutaj jeszcze jedno skojarzenie, gdy rozmawiamy o mieście wielkości na przykład Krakowa, gdybyśmy zliczyli w tym Krakowie kościoły, które pękają w szwach, liczbę mszy świętych, które pękają w szwach, i przenieśli to na liczbę Polaków, którzy są na wyspach, około te 700-800 tysięcy tej emigracji tylko po 2004 roku, to pękanie w szwach byłoby pękaniem w szwach w takim porównaniu wręcz promilowym, bo tych mszy świętych w języku polskim jest niedostateczna ilość. Ale wymiar religijny, który oczywiście nas tutaj bardzo mocno interesuje, to nie jedyny problem, z którym boryka się rodzina. Rodzina polska, która jest zmuszona emigrować i była zmuszona emigrować ze względu na zarobki na wyspy. Inne problemy to na pewno problemy więzi, problemy tradycji, problemy związane z patriotyzmem. Jak pańskim zdaniem i w oparciu o badania przedstawia się ta sprawa? Interesowały nas przyczyny emigracji zarobkowej. To było ważne pytanie. I musimy pamiętać, że większość naszych badanych przebywa na emigracji przeciętnie 9 lat, a więc emigrowali w innych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Kiedy były inne wskaźniki bezrobocia w Polsce, inna kondycja naszej gospodarki, inne problemy mieszkaniowe, zbyt niskie płace, to około 70% odpowiedzi. Był to podstawowy czynnik emigracji. My czasami oskarżamy osoby, które wyjechały za granicę w poszukiwaniu pracy, lepszego życia, że oni chcą się tam dorobić. Chciałbym tutaj powiedzieć, że również inne badania pokazują, że ta emigracja miała oczywiście powody materialne, ale one miały także przyczyny godnościowe. W rozmowach z wieloma ludźmi kształtuje się taki obraz sytuacji pewnej beznadziei, w której wówczas żyli, w której żyły całe rodziny, kiedy mieli trudności z uzyskaniem pracy, utrzymaniem pracy, z
odpowiednimi zarobkami, które pozwoliły na zabezpieczenie bytu rodzinie, na danie poczucia właśnie godnego życia. I nawet właśnie w badaniach brytyjskich pojawia się ten aspekt, aspekt godnościowy, że dla drugiej dużej części emigrantów zarobkowych to był sposób ratowania poczucia własnej godności, bo często rodzice mówią, no, jak ja mogłem być ojcem dla swojej rodziny, kiedy od pierwszego do pierwszego mi nie starczyło, kiedy mieliśmy fatalnych mieszkaliśmy w fatalnych warunkach mieszkaniowych. To jest jakby pierwsza grupa, jeżeli popatrzymy na emigrację, to jest ta emigracja osób, które rzeczywiście chciały zmienić swoją pozycję materialną. Ale jest druga grupa, bardzo często złożona z młodych ludzi, dobrze wykształconych, którzy traktują emigrację jako przygodę. Dla nich uzyskali dyplom studiów, emigracja, wówczas granice się otworzyły, była dla nich pewnego rodzaju wyzwaniem, szansą, była możliwością rozwoju. I też duża grupa często młodych, niezwiązanych rodzinnie ludzi, tuż po szkole średniej albo po studiach, decydowała się na wyjazd, bo traktowało to jako rodzaj życiowej przygody i taką drugą grupę możemy w tych badaniach wyróżnić. Niemniej jednak również pojawiały się takie odpowiedzi. Osoby, które udały się na emigrację, były przerażone wówczas słabymi perspektywami gospodarczymi Polski. Połowa naszych badanych odpowiedziała tak. Złą sytuacją materialną, własną i całej rodziny. Trudności w zdobyciu pracy, ponad 1/3. I właśnie co piąty zwraca uwagę na złe warunki mieszkaniowe, ale chyba bardziej istotna rzecz. Brak szans na zdobycie własnego mieszkania. Wielu tych ludzi czuło się po prostu odpowiedzialnych za swoją rodzinę, widząc, że wzięcie kredytu hipotecznego na bajońskich odsetkach, tak, jest zbyt ryzykowne. Dzisiaj obserwuje się także powrót części tych osób, którzy ciężko pracując tam, odłożyli pieniądze na swoje mieszkanie albo w trakcie pobytu na emigracji wybudowali dom i wracają do Polski. Oczywiście to jest tylko pewna część. I tutaj ojciec zapytał o rzecz istotną, jakie mają problemy na emigracji, co jest najważniejszym problemem na emigracji. Przede wszystkim tęsknota za rodziną. 6 osób na 10 badanych powiedziało, że to jest ich największy problem. My Polacy jesteśmy z natury narodem familiocentrycznym. Rodzina stoi na czele hierarchii wartości niezmiennie od wielu, wielu lat. I te silne więzi często, które mamy z rodziną pochodzenia, z dalszą rodziną także w kraju, są bardzo, bardzo dotkliwe. To często rodzi wręcz poczucie osamotnienia, poczucie izolacji. I to jest rzecz, którą bardzo dotkliwie odczuwają nasi emigranci. Połowa tak powiedziała. 1/3, i to jest drugie pytanie w naszych badaniach, powiedziała, że największym problemem jest dla nich opieka nad bliskimi, których pozostawili w kraju. Bardzo często są to rodzice starzejący się, coraz mniej sprawni, często chorzy rodzice, często to są samotni rodzice. Udało nam się zbadać kilka takich przypadków rodziców, którzy są kompletnie osamotnieni, bo ich dzieci, tak jak wcześniej wspominałem, wyjechały za granicę i oni są dzisiaj pozbawieni kontaktu ze swoimi dziećmi, z wnukami, są kompletnie samotni i są często w depresji, są przerażeni, jaka czeka ich przyszłość. Jako Polacy jesteśmy bardzo mocno przywiązani do swojego domu rodzinnego i tak jak często tak. Do miasta, do swoich dzieci jest ciężko rodzicom wyjechać, by u nich zamieszkać, chociaż znalazłyby opiekę. Tak tym bardziej ten spór między młodszym pokoleniem będącym na emigracji, a ich rodzicami, zwłaszcza starszymi, pozostającymi w kraju, to też jest ten spór, no mamo, przyjedź do mnie, tutaj jest dom, zamieszkasz pośród wnuków, jednak to jest niewyobrażalne, tak jak dla młodego pokolenia często był przejazd z Polski na wyspy czy do innego kraju po prostu jak ruch ręki
z lewa do prawej, tak już dla tego starszego pokolenia przywiązanie do domu, do ziemi, do ogródka, do kościoła, do znajomych, do przyjaciół jest rzeczą bardzo istotną i wręcz nie do przeskoczenia. Tak, spotkaliśmy takie przypadki, kiedy właśnie dzieci przebywające poza granicami kraju zapraszają, przyjedźcie do nas, będziecie zajmować się wnukami, mamy dom, będziemy razem. I oni mówią, ale co my tam będziemy robić? Tu jest całe nasze życie, cała nasza pamięć, całe nasze dziedzictwo. Często mówią, zbudowaliśmy dom dla dzieci. Dzieci wyjechały. My tutaj mamy sąsiadów. Tu jest nasza parafia. Tu jest cała nasza historia życia. My nie znamy języka. Co my tam będziemy robić w obcym otoczeniu? Udało się także poznać takie przypadki emigracji klanowej. Właśnie dziadków, którzy pojechali za swoimi dziećmi, żeby im pomagać w domu, żeby opiekować się dziećmi, utrzymywać gospodarstwo. Rozmawiałem z nimi i mówią, my się nie czujemy tu u siebie. My nie żyjemy tu własnym życiem. My zostawiliśmy swoje życie w Polsce, często swoich znajomych, przyjaciół, swoje mieszkanie, swój dom, całe otoczenie. My się tu czujemy obco i nieswojo. Więc to jest też rozdarcie innego stopnia i problem specyficzny, kiedy zdarzają się takie przypadki emigracji klanowej, czyli trzypokoleniowej, trzy generacje wyjeżdżają za granicę, które także generują tego rodzaju problemy. Oczywiście czasami to są bardzo trudne do zniesienia sytuacje, gdy na przykład w ciągu bardzo krótkiego czasu wyjeżdża syn z wnukami, potem ściąga swoją siostrę z wnukami i także rozmawiałem z takim starszym państwem, którzy w ciągu pół roku stracili syna z wnukami i córkę z wnukami. I muszę powiedzieć, że oni autentycznie to odchorowali, zapadli na zdrowiu. Rozmawiałem z nim po jakiś czas, byli w ciężkiej depresji. Wydarzyło się w ich życiu coś, co było dla nich kataklizmem. Oni tego w najmilszych marzeniach nie mogli przewidzieć, że stracą najbliższą rodzinę, wnuki w wieku kilku lat w ciągu pół roku. Więc te problemy dotykają, tak jak mówię, i tych, którzy przebywają na emigracji, ale tych, którzy tu są w kraju. To poczucie osamotnienia i izolacji odczuwa 1/4 badanych. Czyli nawet jeżeli tam jesteśmy, to myślimy, a co w domu, co się dzieje z mamą, jak się czuje ojciec, kiedy się spotkamy. To być może potęguje sytuacja dużego rozproszenia. Polacy indywidualnie albo w swoich rodzinach funkcjonują jednak w dużym rozproszeniu. Oni nie tworzą enklaw czy skupisk Polaków, gdzie mamy za płotem sąsiada Polaka, a raczej są rozpuszczeni w tym wielokulturowym środowisku, co jeszcze bardziej potęguje poczucie właśnie oddzielenia i osamotnienia. Panie profesorze, zapytamy za chwileczkę o kwestię języka polskiego, nauki, tej możliwości nieoderwania się od tego dziedzictwa kulturowego, wychowaniu dzieci, wychowaniu młodego pokolenia, no i też w kształtowaniu swojej wiedzy i świadomości, skąd jestem, skąd pochodzę, jaka jest historia mojego narodu, no ale też tych, pośród których przyszło mi żyć. Pragnę jednak jeszcze raz przedstawić naszym gościem doktor habilitowany Tomasz Biernat. Emigracja zarobkowa jako problem rodziny to temat, który podejmujemy. I też pragniemy zaprosić Państwa do współtworzenia tych rozmów niedokończonych. 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Przejdźmy do tego wymiaru. Już nie, religijność była, tęsknota i przyczyny emigracji zarobkowej też. Teraz gdybyśmy przeszli do tego wychowania w takim duchu naszym, polskim, patriotycznym, a jednocześnie tej integracji w środowisku i historii danego państwa, w którym znaleźli się nasi rodacy. Wydaje mi się, że to jest problem świadomości znaczenia pewnych wartości w rodzinach. Taka wartość jak polskość, bo taka wartość jak wiara religijna. Emigracja konfrontuje właściwie także cały system wartości rodziny z oczekiwaniami czy wyzwaniami, tak byłoby lepiej, tego multikulturowego środowiska. I tutaj trzeba powiedzieć rzecz może najistotniejszą, że takim
podstawowym czynnikiem podtrzymania polskości jest język. U 70% badanych język jest językiem domowym, w którym po powrocie z pracy czy ze szkoły, w tych środowiskach, gdzie emigranci przebywają, posługują się językiem domowym. Dużo rzadziej jest to język polski i angielski, najrzadziej tylko angielski. Zresztą muszę powiedzieć, że tutaj zmieniło się nastawienie szkół angielskich, nauczycieli, pedagogów, psychologów w stosunku do języka polskiego. Część badanych wspominała, że jeszcze kilka lat temu zwracano im w szkołach brytyjskich uwagę, szkockich uwagę na to, żeby nie rodzice nie zwracali się, kiedy przychodzą po dzieci, do dzieci w języku polskim. Zwracali także dzieciom, nawet rodzeństwu, żeby nie porozumiewały się w czasie przerw w języku polskim, tylko angielskim. Dzisiaj to nastawienie się zmieniło. Dostrzega się, że drugi język zawsze jest pewną wartością i trzeba go chronić. A zatem dzisiaj podejście do nauki języka to bilingwalność. W szkołach szkockich mówi się, mówcie w domu do dzieci w języku polskim. Niech ono pilnuje tego języka, niech nie traci go, bo języka angielskiego i tak się nauczy w szkole szkockiej. To jest niezwykła siła socjalizacji, kiedy po kilku latach przebywając w polskich domach obserwuję taką sytuację, kiedy dzieci na przykład zapominają pewnych polskich słów i wtrącają słowa angielskie, no bo jeżeli przeszli kilka czy kilkanaście lat edukacji brytyjskiej w języku angielskim, to ten język jest dla nich, można powiedzieć, bardziej opanowany, czy oni są bardziej sprawni w posługiwaniu się tym językiem. Jest im po prostu bliższy. I tutaj dziś się zwraca uwagę na to, żeby każdy dodatkowy język chronić, bo to jest pewien kapitał na przyszłość. Nie wiadomo, jak potoczą się losy świata i co będzie się działo za kilka czy kilkanaście lat. Dlatego dzisiaj i psychologowie, i pedagogowie, nauczyciele w szkołach szkockich mówią, proszę mówić, proszę się nie martwić o to, że dziecko nie nauczy się angielskiego, bo się nauczy. I rzeczywiście obserwacja tego, co się dzieje w szkole, mówi o przemożnej sile tej socjalizacji szkolnej, oddziaływaniu grup rówieśniczych. To jest niezwykle silne oddziaływanie. A więc można wręcz tutaj mówić, że trzeba dbać i chronić język polski. Pewną formą wsparcia nauki języka polskiego są szkoły sobotnie na terenie Wielkiej Brytanii. W Szkocji również byliśmy w takich dwóch szkołach, gdzie dzieci w soboty są przyprowadzane przez rodziców. Uczą się tam języka polskiego, polskiej historii, kultury i co ciekawe, uczą się także religii, bo to jest jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą się uczyć religii, a także są przygotowywane na przykład do pierwszej komunii, ponieważ w szkołach brytyjskich nie ma religii, ona nie jest przedmiotem nauczanym. I tu wracając nawet do tego wątku edukacji religijnej czy wychowania religijnego, jest trudniej wychowywać dzieci, kiedy nie ma na przykład katechezy, nie ma nauki religii, nie ma odpowiedniego przygotowania do przyjmowania przez dzieci sakramentów. A zatem jest w przestrzeni, gdzie dziecko się spotyka, czy to jest ulica, czy to jest szkoła, czy to są miejsca publiczne, gdzie ta religijność jest już po prostu nieobecna albo wręcz zniszczona. Tak. Nie tych ma tematów nam nie braknie. To jest społeczeństwo zlaicyzowane, laickie, zeświadczone i te wpływy również są bardzo dużym wyzwaniem dla rodziców, na przykład w ochronie wartości religijności własnej. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo. Szczęść Boże, mówi Grzegorz z diecezji przemyskiej. Prosimy, panie Grzegorz. Ja w całej rozciągłości chciałbym potwierdzić to, co pan profesor ustalił, czyli wszystkie te aspekty właśnie życia na emigracji, te różne pewne relacje rodzinne i religijne. A muszę powiedzieć, no może o moich przypadku, w którym byłem 18 lat temu w szkole językowej w Irlandii. Nie stać mnie było na samolot, także no wtedy jechałem autobusem, to już też było samo takie duże przeżycie, właśnie promi i tak dalej. Po zajechaniu tam no szukałem powiedzmy tego życia religijnego. No i w przedmieściu, w którym mieszkałem, było kilka kościołów. No powiedzmy poszedłem w jeden wieczór,
no niby kościół, prawda, ale to się okazuje, że to baptyści, no jakieś pieśni śpiewają, na drugi dzień znowuż inny kościół, no okazuje się, że to prezbiterianie, na trzeci dzień znowuż no anglikański. Dopiero zanim znalazłem rzeczywiście katolicki, no katedra w Dublinie jest katolicka oraz taki jeszcze tam jeden kościół świętego Michała na przykład, ale było kłopot, żeby dojść rzeczywiście do tego kościoła chrześcijańskiego, katolickiego. No i co jeszcze? No muszę powiedzieć, że także no oczywiście życie na emigracji niesie wiele pokus. Ja no, jestem jakby dumny, że pomimo tego, że wraz ze wzrostem umiejętności języka no nawiązywałem kontakty z ludźmi z Brazylii, z Chin, ale mimo wszystko no, nie przekroczyłem takiej rodziny, która, granicy, która by oznaczała jakieś naruszenie relacji moich rodzinnych z żoną, która została. Także to też no, można, powiedzmy, w jakiś sposób się powstrzymać i zachować wiary i przykazań. No także na pewno wyjazd jest to duża taka szkoła życia, bo no powiedzmy też taki Irlandczyk mówił, no że wynajął mieszkanie i były karaluchy, no poszedł do właściciela, mówi, twoje mieszkanie, znaczy mieszkasz tam, to są twoje karaluchy i twój problem, tak? Także zetknąłem się to 18 lat temu z takim twardym kapitalizmem. No także no krótko chciałem właśnie, że no jeżeli ktoś chce, to życia religijnego przestrzega, zachowa, no i może jakby wrócić z podniesionym czołem z emigracji. No szczęść Boże, dziękuję. Dziękuję panie Grzegorzu. Natomiast ten element poszukiwania i zderzenia się z różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, no bądź też z różnego rodzaju sektami, które pod krzyżem mają ukryte zupełnie inne cele, też można trafić. Tak, można powiedzieć, że w tym multikulturowym społeczeństwie emigranci, którzy tam trafiają, trafiają do takiego religijnego supermarketu. Często ta weryfikacja wiary wiąże się także z konwersją, że odkryłem, że ja wcale nie jestem katolikiem, tylko odkryłem, bo ja wiem, buddyzm czy jakąś inną religię. Takie sytuacje również się zdarzają, więc jest to duży problem dla tożsamości religijnej i odkrywania w tej konfrontacji obcości, inności kultur, wielokulturowości, kim naprawdę jestem. W związku z czym często ta słaba religijność w zderzeniu z tym światem wielokulturowym, z tym światem de facto głęboko zlaicyzowanym i zaświęconym może prowadzić również do takich sytuacji porzucenia wiary czy porzucenia religii. Emigracja zarobkowa jako problem rodziny, anonimowość. Jedni sobie ją bardzo cenią, że są anonimowi, ale czy rzeczywiście anonimowość w takim rozwoju człowieka, w rozwoju rodziny posiada jakieś cechy, że tak powiem, pozytywne? Bo tutaj ten nasz rozmówca, pan Grzegorz, przed chwileczką mówił, że no rzeczywiście spotykał ludzi z całego świata, których poznawał, ale ani oni go nie znali, ani on ich nie znał. Pamiętam relację jednego człowieka, który mówi, no nareszcie jestem w takim państwie, w takim miejscu, gdzie nikt mnie nie zna i nikt nie patrzy, co kładę do koszyka w hipermarkecie czy w supermarkecie i to nikogo nie interesuje. No więc to poczucie anonimowości i jego wpływ na rozwój rodziny, ale też i człowieka. Emigracja jest pewnym wyzwaniem dla człowieka i można nazwać ją sytuacją trudną, która wymaga normalizacji. Wyjeżdżamy z pewnej normalnej sytuacji, ze środowiska, które znamy, z którym jesteśmy powiązani w wieloraki sposób, umocowani gdzieś społecznie, osadzeni w różnych grupach i kontekstach. Nagle wyjeżdżamy, jesteśmy wykorzenieni i trafiamy do zupełnie obcego środowiska. Okazuje się, że dla pewnej części badanych jest to sytuacja bardzo ryzykowna i zagrażająca. Zresztą nawet badania takie ogólnobrytyjskie pokazują liczbę przestępstw popełnianych przez Polaków, liczbę samobójstw popełnianych przez Polaków, ryzykowne zachowania seksualne, to także studia medyczne są, które pokazują, że szczególnie u młodszych osób i u mężczyzn istnieje pokusa podejmowania różnych zachowań ryzykownych, które właśnie wiążą się z tym, o czym ojciec powiedział. Więc
poczuciem anonimowości w zupełnie nowym środowisku i jakby zanikiem społecznej kontroli. Przecież nikt mnie nie widzi, nie słyszy, nikt mnie nie obserwuje, moja rodzina, moi rodzice są daleko. Pozorny brak kontroli przy potężnej inwigilacji. Tak. I tutaj badania, które analizowałem, wskazują, że emigracja u pewnego odsetka emigrantów może prowadzić do wykolejenia, a więc to są także problemy z narkotykami, to są problemy z alkoholem. To czasami jest takie wykolejenie skrajne, a więc bezdomność, bo okazuje się, że wielu, nawet w Szkocji widziałem wielu bezdomnych Polaków czy Wielkiej Brytanii. A więc być może początkowo mieli jakieś ambitne plany, ale ta trudna sytuacja emigracji, której nie potrafili znormalizować, bo albo nie mieli zasobów, czyli takich potencjałów, pewnych kompetencji, umiejętności, wiedzy, które pozwoliłyby im się przystosować do nowego środowiska, albo również też brak tych zasobów w środowisku, że nie było możliwości, żeby wykorzystać zasoby tego człowieka, często powodowały w tych przypadkach kompletne społeczne wykolejenie. I to jest rzeczywiście również pewien problem, że zmiana środowiska może nas zbudować, może nas odnowić, może nas wzmocnić, może być szansą rozwojową, ale w niektórych przypadkach zmiana środowiska może spowodować, że nas spotęguje zagubienie. Złamie, tak, że spowoduje to zagubienie i często wręcz demoralizację. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Sylwester z Warty. Proszę Państwa, ja się zapytać o taką rzecz. Moja koleżanka z liceum w Sieradzu wyemigrowała i mieszka teraz w Londynie. Ma kilkuletniego syna i tam jest taka sytuacja. Jeżeli dziecko jest chore, to musi chodzić do szkoły. W Polsce jest to nie do pomyślenia, a tam jak dziecko ma 38-39, to musi chodzić do szkoły, bo inne dzieci, żeby się przyzwyczaiły do tych wirusów, bakterii. W Polsce raczej dziecko musi wyleżeć chorobę. Jest źle widziane, jeżeli dziecko chore pojawia się w szkole. Ponadto moja koleżanka, to znaczy mama tego chłopca, dostała pismo ze szkoły angielskiej, że dziecko jej opuściło już 5 dni w roku szkolnym, a to jest ich zdaniem dużo i już jest obserwowane. Będzie dalej ściśle obserwowane, czy będzie opuszczał lekcje. Proszę Państwa, proszę mi odpowiedzieć. Dziękujemy Panie Sylwestrze. Panie Sylwestrze, no, trudno nam odpowiadać na bezpośrednie takie pytania, ponieważ trzeba było zweryfikować z tą osobą, o której Pan mówi. Natomiast sprowokował mnie Pan osobiście i zadam to pytanie tu Panu profesorowi. Mity i legendy emigracji, te pozytywne i negatywne. No, był taki mit, o którym już wspomnieliśmy na początku, że ty po prostu wchodzisz i praca czeka na Ciebie na każdym załuku. Chcesz to w restauracji, chcesz to w biurze, chcesz to w jakiejś fabryce. Jesteś piekarzem, to natychmiast otrzymujesz pracę. Jesteś cukiernikiem, to natychmiast. Jesteś barmanem, kucharzem. Taki mit, który funkcjonował u nas, że no nie, u nas nie ma pracy, a tam po prostu od ręki i godna, godziwa praca i płaca. Okazywało się, że nie zawsze to było zgodne z prawdą, ale czy pan profesor badał, czy zapoznał się z takimi mitami, legendami, które odstraszają od emigracji, są nieprawdziwe, albo które zachęcają do tej emigracji zarobkowej, no i też niestety są słodką propagandą. Każda emigracja właściwie to jest osobna historia, jak się słucha opowieści, dlaczego, jak wyglądały etapy emigracji, różne problemy adaptacyjne, różne sytuacje, do których nie byli przygotowani. Właściwie wymagałoby takiej głębszej analizy i wielu emigrantów ma takie swoje mity, mit na przykład wyjazdu z Polski albo taki mit, dlaczego nie wracam. Więc można by pewien taki system zaprzeczeń, żeby uchronić się przed ewentualnie decyzją o powrocie. Tu jest pewien bardzo ważny wątek dotyczący zatrudnienia. Oczywiście praca jest dostępna. Jak ktoś chce pracować, tak się mówi wśród emigrantów, to znajdzie pracę
i nawet dobrze płatną pracę. Natomiast ważnym problemem, którego my nie znamy, jest problem dekwalifikacji. Otóż za granicę pojechało wielu Polaków wykształconych. Powiedzieliśmy, połowa naszych badanych to wyższe wykształcenie i ponad 30% średnie wykształcenie. Przyglądaliśmy się tutaj problemowi adekwatności wykształcenia do sytuacji zawodowej, do wykonywanej pracy. Okazało się, że bardzo wiele osób z wyższym wykształceniem wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji. To już się dzisiaj bada i nazywa właśnie zjawiskiem dekwalifikacji. Czyli że byliśmy 3 tygodnie temu na konferencji w Edynburgu, na której przedstawialiśmy, na Uniwersytecie w Edynburgu, na której przedstawialiśmy wyniki naszych badań. I co się okazało? Wśród hostes, które roznosiły kanapki, spotkaliśmy kilka młodych Polek, dziewczyn, które ukończyły studia w Polsce, wyemigrowały, tam założyły rodziny. Jedna miała 2 dzieci, druga nie miała. One z wyższym wykształceniem podejmowały tego rodzaju zatrudnienia. I to jest największy problem. Ja myślę, że to jest jeden z takich problemów ukrywanych. Jeżeli ja ukończyłem studia, mam wyższe studia, a wykonuję pracę poniżej kwalifikacji, czy to mnie nie doskwiera, czy to mnie nie boli? Jedna z Polek, z którą rozmawiałem właśnie w Edynburgu, opowiedziała mi taką historię, kiedy wyemigrowała tam. Podejmowała się pracy w wielu domach jako sprzątaczka i słyszała kątem ucha, kiedy państwo, u których pracowała, przyjmowała swoich sąsiadów i mówiła: zobacz, kto u nas zmywa. Dziewczyna z wyższym wykształceniem z Polski, ona prawo skończyła. Więc myślę, że to jest też jeden z takich mitów, czy takich problemów, o których się nie mówi. Oczywiście wszyscy mogą powiedzieć, ale zarabiam duże pieniądze, dużo większe niż w Polsce. Ale czy mogę się realizować? Czy mogę rozwijać swoje potencjały, te talenty przysłowiowe, które mam gdzieś? Przecież skończyłem jakieś studia, mam jakiś dyplom. Oczywiście nie wszyscy uzyskaliby pracę po swoich dyplomach, po na przykład kulturoznawstwie, filozofii, antropologii, czy nawet pedagogice, bo takiego zawodu nie ma w Wielkiej Brytanii. Nie można go nostryfikować. Niemniej jednak wydaje się, że poczucie, że nade mną jest szklany sufit i że ja już w swojej pracy nie mogę awansować, bo w tym miejscu, w którym pracuję, nie ma możliwości żadnego awansu, że to musi być także doświadczenie dotkliwe i być może ukrywane, ale także bolesne dla wielu emigrantów. To jest, myślę, bardzo istotny problem. Bardzo gorąco dziękuję. Spotkałem także takich, którzy wracają po to, żeby podjąć pracę zgodnie ze swoim wykształceniem. Tak. Wykształceniem. Prosimy, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam na imię Karolina, dzwonię z Dolnego Śląska. Ale myślę, że swego czasu dosyć dobrze znam realia angielskie, jeżeli mówimy też o sytuacji kościoła w Anglii i jak to funkcjonuje. No i tutaj jak gdyby postanowiłam, że jednak zadzwonię tutaj, jak gdyby chcąc też oddać jak gdyby sprawiedliwość tej tutaj angielskim kościołom, również katolickim. Pozwolę sobie tutaj, bo tutaj była mowa, o ile ja tutaj pan wspomniał, pan gość, o tutaj o reewangelizacji, przepraszam, przez Polaków Wysp Brytyjskich. I myślę powiedzieć, że to może działa w dwie strony. Ja tak odbieram to też po prostu. Ja miałam dosyć często, bywałam, będąc tam swego czasu na miejscu, też bardzo często odwiedzałam kościoły angielskie, katolickie między innymi. Ale tutaj, jeżeli mówimy o reewangelizacji, rzeczywiście kościoły polskie w Anglii być może są pełne. Ale myślę, że to też nie tylko polega na ilości. I tutaj na przykład chciałam wspomnieć o takiej, nie wiem, czy pan się interesował, bo ale pan wspominał o tutaj pewnych problemach też społecznych w Anglii. Nie wiem, czy pan słyszał, to jest od kilku lat w Anglii organizowane, jest coś takiego jak Housing Justice, czyli English Churches Together in England. To polega na tym, że for homeless people, czyli dla ludzi bezdomnych, łącznie dla ludzi z Polski, którzy leżą na ulicach, jak pan zauważył. I polega to na tym, że kościoły angielskie, anglikańskie, również kościoły angielskie, katolickie, podobno dołączyły się już również nawet inne wyznania, znaczy nie mam na myśli nie tylko chrześcijańskie, ale na pewno tam są metodyści i tak dalej. To działa w Londynie, wiem, że teraz dołączyło Cambridge,
swego czasu, jest Oxford, działało to w Kent, Swansea, jeszcze tam pewnie nie wszystkie wymieniłam. I polega to na tym, że ponieważ w Anglii mają największy problem bezdomności w Europie i rzeczywiście, jak pan zauważył, ludzie po prostu leżą na ulicach. Matka Teresa z tego czasu nazywała to takimi tekturowymi trumienkami, bo tak to wygląda, i oni po prostu leżą na ulicach. I po prostu polega ta akcja na tym, że te kościoły, chyba obecnie jest to 107 kościołów, takie ostatnie dane czytałam, ale teraz jest coraz więcej, mają taką akcję dla, po prostu otwierają kościoły, to jest od stycznia, czasami od grudnia do końca zimy. W tej akcji uczestniczy, jeżeli chodzi o takie większe miasta, co najmniej 7 kościołów różnej nominacji. Niestety ja, być może teraz się to zmieniło, Polska Katolicka Misja, no przy całej sympatii, wtedy jeszcze się w to nie włączała, nie wiem jak obecnie. Ale w każdym razie polegało to na tym, że tym ludziom po prostu wolontariusze udostępniano im miejsce, żeby po prostu mogli przeżyć tą zimę, czyli w godzinach wieczornych jak gdyby przygotowywano im materace. W zależności nie było możliwości, prawda, czy to tam gdzieś w przedsionkach, czy na terenie parafii. Materace, przygotowywano posiłek dla nich wieczorny i ranny, bo wiadomo, że później musieli to opuścić i tak każdego dnia to działało. I myślę, wie pan, dla mnie, ja osobiście, być może u nas jest to takie zupełnie szokujące, tam to okazało się naturalne i wykonalne. I ja, ponieważ widzę, co tam się działało na ulicy, i tam leży rzeczywiście dużo Polaków, ale leży też bardzo dużo Anglików, Angielek, to jest bardzo duży problem. I rzeczywiście jest to kwestia czasami naprawdę życia tych ludzi, bo ulica jest bardzo niebezpieczna, również dla zdrowia. I te kościoły od wielu lat, i ona funkcjonuje, ta akcja się powiększa, to się nazywa English Churches for Homeless. I to jest taka inna ewangelizacja, moim zdaniem, czegoś, co... Ja wiem, że tutaj w kościołach katolickich znajdziemy dużo osób i naprawdę dużą wiarę w Polsce, ale czegoś takiego mi brakuje, w sensie takiego, no jak gdyby takiej... Idzie za tym, idą jeszcze czyny i to naprawdę, widząc tą sytuację tam, myślę, że każdy by zrozumiał, dlaczego te kościoły otwarte. Zresztą wiem, że teraz obecny arcybiszop Canberra wzywał właśnie przynajmniej swoim podległe kościoły, żeby otwierały coraz więcej drzwi w okresie zimowym dla osób bezdomnych, bo po prostu czasami się to kończy, a nawet bardzo często tragicznie. To tyle z mojej strony. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Dziękuję uprzejmie. Ja mogę tylko powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Szkocji. Otóż w Szkocji wynajmowane są przez władze miasta mieszkania dla osób bezdomnych. I żaden bezdomny nie może być na ulicy. I to są gigantyczne środki, które myślę, że troszkę ze względów, nazwijmy to, PR-owych są asygnowane po to, żeby bezdomni nie odstraszali turystów na ulicy. Też nie stwarzali różnych zagrożeń, bo wiadomo, że czasami też stwarzają pewnego rodzaju zagrożenia. I są gigantyczne środki, są specjalne firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie wynajmowaniem mieszkań dla osób bezdomnych, bo każdy bezdomny mieszka za pieniądze miasta w mieszkaniu. Emigracja zarobkowa jako problem rodziny. No, pani Karolina też mówiła o wielkich akcjach, takich humanitarnych akcjach, w które włączają się i kościoły, i osoby wierzące, niewierzące, i ta przestrzeń kościoła jest otwarta. No, skoro w Wielkiej Brytanii jest problem bezdomnych, no to myślę, że nie tylko organizacje tutaj kościelne, chrześcijańskie, czy też charytatywne biorą w tym udział. U nas w Kościele w Polsce, czy w naszym społeczeństwie również, czy to organizacje pozarządowe, czy organizacje rządowe, czy organizacje kościelne, przyjmują bezdomnych. I to jest konkretny wyraz naszej wiary i naszej troski o drugiego człowieka. Natomiast wiem, że pan profesor rozpoczął też drugi przykład odnośnie tych mitów odnośnie emigracji. To jeżeli się przypomniał i go pan pamięta, to będziemy wdzięczni. A jeżeli nie, to ja wrócę do takiego tematu, który mnie samego zaskoczył przed rozpoczęciem tych rozmów niedokończonych, a mianowicie, że funkcjonuje tak zwana fasadowa religijność, a jednocześnie pan przed telefonem pani Karoliny mówił o czymś, co można by powiedzieć tak, o takim fasadowym sukcesie, prawda, że przeżywamy sukces, który daje nam pieniądze, jednak nie daje nam satysfakcji. Mamy ten szklany sufit, który nie pozwala nam rozwijać się, dlatego ktoś postanawia jednak wrócić do Polski, wrócić do ojczyzny, by rozwijać się w swoim zawodzie zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, no i też marzeniami, które ma. Tutaj należałoby wspomnieć o tak zwanej emigracji benefitowej, czyli emigracji,
nie po to, żeby znaleźć pracę i ciężko pracować, zarabiać pieniądze, ale żeby żyć z zasiłków społecznych. To jest kategoria migrantów, która jest wśród innych emigrantów zarobkowych niezwykle mocno krytykowana, bo jest taka grupa emigrantów, którzy pojechali tam po to, żeby pobierać od państwa różnego rodzaju benefity, tak zwane zasiłki, zapomogi, pomoc finansową. I tutaj wracając do tych mitów, jednym z takich mitów jest właśnie mit wyjazdu na emigrację, który ma dać duże pieniądze, pozwolić dorobić się, przyjechać w Polsce, zainwestować, kupić dom czy mieszkanie. Okazuje się, że część tych emigrantów tak zwanych benefitowych nie ma z czym wracać. Oni dostają tyle, że żyją może nawet, można powiedzieć, na dużo lepszym poziomie niż żyliby w Polsce, bo mają wynajmowane mieszkanie socjalne, które czasami standardem dorównuje nawet naszym mieszkaniom o średnim standardzie w kraju. Niemniej jednak oni to wszystko przejadają. To jest ta część emigracji, która nie ma po co wrócić do Polski, bo nie ma z czym. Również z tej strony słyszałem o właśnie takich przypadkach, kiedy ktoś tam siedzi, niczego się nie dorobił. Jemu jest często wstyd wrócić, bo kiedy wróci do domu, to sobie, a czego się dorobiłeś, co przywiozłeś? A więc nie wraca, bo musiałby wrócić nie z tarczą, ale na tarczy. Mhm. Fasadowa religijność to? Myśmy o tym troszeczkę wspominali. Otóż jest to takie interesujące zjawisko, efekt stopniowego odchodzenia od religii. Czasami nie tylko jednostek, ale całych rodzin. Kiedy pozoruje się religijność w czasie, kiedy przyjeżdżają goście z Polski, albo kiedy przyjeżdżają dziadkowie z Polski, kiedy są duże święta, to trzeba z nimi iść do kościoła na mszę świętą. Środa popielcowa i święcone, tak? No na przykład. Natomiast to są rodziny, które już odeszły od religii, nie praktykują, tak może powiedzmy, nie praktykują, natomiast obawiają się przyznać do tego swoim bliskim w Polsce. I często właśnie ta pozorowana religijność czy fasadowa polega tylko na udawaniu jakiegoś zaangażowania religijnego przy okazji odwiedzin bliskich z kraju. Natomiast to są rodziny, które już odeszły od religii. Dzieci przestały wierzyć, często same o tym mówią. A zatem to jest jeden z takich negatywnych skutków właśnie przebywania poza granicami kraju. Utraty wiary religijnej, tego depozytu właściwie, który uzyskaliśmy od poprzednich pokoleń. Czasami sam się zastanawiam nad tym, że na tej rodzinie pęka łańcuch wielopokoleniowego przekazu dziedzictwa wiary. I czy ci rodzice mają świadomość, że się to dokonuje właśnie w ich rodzinie na emigracji. Chociaż dziś o tym była mowa, radością jest, że na przykład w Szkocji system edukacyjny gwarantuje, wręcz zachęca do nauki języka polskiego, to wiemy, że te dzieci w kolejnym pokoleniu już będą mniej mówić, a kolejne pokolenia już będą mówić po angielsku, jednostki będą znać język polski. Znamy to z tych emigracji starszych, czy to zarówno w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych państwach. Dlatego też są grupy polskich emigrantów, które próbują lobbować na rzecz, szczególnie tam, gdzie są większe skupiska Polaków w szkołach, na rzecz wprowadzenia dodatkowego przedmiotu pod tytułem język polski. W ramach szkoły poniedziałek, piątek, publicznej, tak? Tak, w ramach tam, gdzie są większe skupiska Polaków, ale na razie to są tylko przymiarki, próby uzyskania. Nie jako szkoła sobotnia, tylko nie, ja właśnie edukacja. W publicznej szkole dodatkowy przedmiot język polski, tam gdzie jest wielu uczniów z Polski. Mamy kolejny telefon, prosimy, halo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony. Na wieki wieku, amen. Ja dzwonię z Anglii, jestem już tutaj 12 lat, jestem z wykształcenia psychologiem klinicznym i chciałam tylko króciutko, bo zostałam też poproszona, żeby to zwięźle, chciałam tylko Pani zaznaczyć Dorota, takie trzy problemy. Jako psycholog zauważyłam bardzo dużo Polaków, którzy tu przyjechali, miało zaburzenia tożsamości, było wiele też przypadków psychozy. Byłam proszona przez taką organizację charytatywną, żeby tłumaczyć ulotki NHS-u z angielskiego na polski w przypadku zachorowań na jakieś choroby psychiczne. Także to jest duży problem. Także problemy z adaptacją, takiej dużej tęsknoty, nawet niemożności nazwania do końca tych problemów.
także się z tym zetknęłam. Ale również, jeżeli chodzi o sprawy wiary, zauważyłam, że ta emigracja, która tutaj po wojnie przybyła, ma zupełnie inne, bardzo patriotyczne podejście do Polski, do sprawy historii i też dużą świadomość korzeni. I takie starcie, doszło do wielu takich konfrontacyjnych spotkań tej nowej emigracji z tą starą, że tak powiem. I to rodziło też pewne problemy. Natomiast mogę powiedzieć, że część ludzi, nie wiem jak to statystycznie, nie mam dostępu do takich danych, część ludzi, którzy przyjechali tutaj i czują się zagubieni, zaczynają szukać czegoś głębszego. I powiem, że w parafii Dominikanów w Oxford biskup brytyjski mówił, że na benę Polaków, że wnieśli tutaj prawdziwą wiarę katolicką, pewną świeżość, pewną młodość. Jak również przy parafiach polskich tutaj tworzą się grupy pewnej pogłębionej religijności. Także myślę, że warto by było zrobić jakieś pogłębione badania i bardzo chętnie bym się w to zaangażowała. Szczęść Boże. Bardzo gorąco dziękujemy, a zatem do współpracy z panem profesorem Tomaszem Biernatem. Bardzo chętnie. Powiem, że właśnie powstają wspólnoty Kościoła Domowego, Odnowa w Duchu Świętym. Tak, to jest taki ciekawy element, że te osoby, które wyjechały z konkretnej formacji, otrzymawszy ją tutaj w Polsce, przenoszą te formacje. 15% badanych powiedziało, że emigracja zintensyfikowała ich poszukiwania religijne, że ich religijność nagle musieli sobie uświadomić i okazało się, że to jest powtórne odkrycie jakby na nowo wiary, religijności i potrzeb religijnych. Ale tu jeszcze tylko jedno zdanie z tego, co pani wcześniej, pani psycholog mówiła. Bardzo ważna rzecz, potrzeba wsparcia, poradnictwo rodzinne, poradnictwo wychowawcze, będzie poradnictwo małżeństw. Od razu, panie profesorze, ponieważ z mojego punktu widzenia i też na pewno tutaj księża Polacy posługujący na emigracji by mi tego nie wybaczyli nam, myślę obydwu, a mianowicie gdybyśmy nie powiedzieli, że przynależność do parafii może być terytorialna, do tego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, ale zwłaszcza na emigracji jest ta personalna. Ja szukam parafii, do niej się zapisuję, do niej przynależę i strony internetowe tu są dwujęzyczne zawsze i polsko-angielskie w tym wypadku, bo o tym mówimy, więc warto szukać parafii personalnej. Natomiast pan profesor powiedział o tych poradniach i teraz jak szukać tych poradni, bo ja powiedzmy tak, swoją stronę kościelną, prawda, wymieniam. Trzeba znaleźć parafię personalną, parafię, do której chcę przynależeć i szukać polskiego księdza, mszy sprawowanej w języku polskim i to można odnaleźć. I tutaj też prosimy naszych telewizorów, radiosłuchaczy, tych, których państwo macie za granicami ojczyzny, może sami poszukajcie, sami zaproponujcie, wskażcie adres, gdzie jest taka parafia, by zachęcić do uczestnictwa w życiu kościoła na emigracji, kościoła katolickiego. A teraz ten wymiar, o którym nie zdążyłem zapytać panią Dorotę, bo się rozłączyła. Zostaje to na panu. Jak szukać takiej porady rodzinnej? Otóż ta sieć wsparcia w języku polskim, tak, bo w języku angielskim istnieje, ale ona jest często odpłatna albo przez służby społeczne oferowana. Z czego nie zawsze chcą emigranci korzystać. Nie chcą być stygmatyzowani, że oni już podpadają pod pomoc społeczną. Ona jest dopiero tworzona. Spotkałem studentów, którzy studiują psychologię na przykład w Edynburgu i już mówią, że po skończeniu studiów chcieliby taką praktykę właśnie dla Polaków, bo istnieje duża potrzeba dla właśnie problemy małżeńskie, problemy rodzinne, wychowawcze, problemy psychiczne, o których tutaj wcześniej mówiła pani psycholog. Rzeczywiście no, największa liczba samobójstw wśród Polaków w Szkocji to są Polacy właśnie, z wszystkich innych nacji, nawet więcej niż w Szkocji i więcej niż w Polsce. To o czym świadczy, tak? Niektórzy mówią, no, to, że ta depresyjna pogoda, brak słońca, deszcz, ale myślę, że problemy są dużo głębsze. Więc my w ogóle nie wspieramy Polaków, którzy są poza granicami kraju. Uważam, że myśmy o nich zapomnieli. Uważam, że to jest duże zadanie dla polskich władz, konsulatów, ambasad. Zawsze posługuję się tutaj takim przykładem historycznym księdza Stanisława Sychowskiego, który działał na przełomie XIX i XX wieku, który zrobił doktorat w jednej z niemieckich uczelni i pracował w Śliwicach,
który opiekował się wychodźstwem za granicę, swoimi parafianami, często młodymi ludźmi, którzy wyjeżdżali do pracy do Westfalii, do Saksonii, do Nadrenii, Brandenburgii. On za nimi jeździł, żeby im pomagać rozwiązywać różne problemy. Pisał do nich listy, drukował poradniki dla nich, żeby oni wiedzieli, żeby przede wszystkim nie dali się tam zdemoralizować. Chronił ich przed utratą polskości i utratą wiary. To jest przykład pewnej działalności absolutnie innowacyjnej. My tego dzisiaj nie mamy, że się idzie za emigrantami tam, gdzie oni są. I tam się im udziela pomocy. Myśmy badali, jakie mają problemy, jakie mają potrzeby emigranci. Mają ich sporo i oczekiwaliby takiego wsparcia. Często właśnie wsparcia od polskich specjalistów. Wsparcia w różnych specyficznych takich problemach, być może, w których nie uzyskaliby wsparcia od specjalistów posługujących się językiem angielskim. A więc szczególnie dzisiaj, kiedy się mówi o Brexicie i o potencjalnej reemigracji dużej części emigrantów. Spotkałem się z takimi szacunkami, że około 300-400 tysięcy Polaków z wysp może wrócić do kraju. To jest pytanie też, jak im pomóc w reemigracji, ale to już jest zupełnie nowy problem. Dzisiaj o emigracji zarobkowej jako problemie rodziny. Dziękuję za przybycie do studia. Doktor habilitowany Tomasz Biernat, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, naszym Państwa gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.